Cześć, z tej strony Andy, słuchajcie, czytajcie i oglądajcie DJ's Magazine. Jest bez wątpienia jedną z barwnych postaci na polskiej scenie klubowej. DJ i producent muzyczny, który już jako 15-latek debiutował za konsolą. Gościem DJ's Magazine jest Robert Gackowski, znany jako Andy. Cześć Robert. Cześć, siemanko. Dlaczego Andy? Oj, dlaczego Andy? W sumie wcześniej grałem jako MDK. Ale niestety to było pisane jako MDK, więc często się zdarzało, naprawdę często, że ludzie czytali jako MDK, MDK, były różne tego wersje, więc stwierdziłem, dobra, koniec z tym, robimy coś, co będzie bardzo łatwo wymówić, z czym nie będzie problemu, także pasowało z MDK a MD po prostu. Powiedz, jaki moment w twoim życiu sprawił, że zostałeś DJ-em i zająłeś się produkcją muzyki? Wiesz co, to było bardzo, bardzo dawno temu, jak byłem jeszcze gimbusem. Kiedyś takim byłem. Był wtedy, wiadomo, chodziły sety z pewnego klubu pod Poznaniem. Każdy słuchał Manieczek. Jakoś tak przesłuchałem jednego seta, drugiego, trzeciego, spodobało mi się to. Odpaliłem sobie jakiś tam program, nie wiem, czy to był Virtual, czy coś w tym stylu. Pobawiłem się. Miałem takie szczęście, że mój wujek miał klub bardzo blisko mnie. Także miałem gdzie zagrać. Pierwsze imprezy grałem właśnie u niego. I później się jakoś tak to rozkręciło. A produkcja muzyki? Produkcja muzyki to już jakby kolejny był etap. Wiadomo, że granie jest fajne, ale czego zawsze brakowało, jednak jak grasz i coś zagrać swojego, to jest zupełnie inne uczucie, kiedy widzisz, że ludzie reagują fajnie przy twojej muzyce, kiedy jednak no, czują to. Czy uważasz, że w obecnych czasach sama DJ-ka wystarcza, czy jednak właśnie trzeba być i DJ-em, i producentem muzycznym, żeby zaistnieć? Teraz chyba już nie. Kiedyś były takie czasy, że faktycznie bycie DJ-em pozwalało, czy to w Polsce, czy za granicą, osiągać jakieś sukcesy. Był zresztą Eddie Halliwell, który był głównie znany z swoich umiejętności za konsolą. Każdy przychodził na jego show, żeby zobaczyć właśnie, jak miksuje, co tam robi i poczuć ten klimat. A teraz myślę, że ciężko. Jednak każdy znany DJ, czy to w Polsce, czy za granicą, jednak jest również producentem. Ludzie jednak chcą słuchać muzyki, nie tylko tego, co jest na imprezach, bo no, nie ma co ukrywać, na imprezach jednak większość DJ gra bardzo podobnie, tak? A jednak jak ktoś gra swoje kawałki, czy grają twoje kawałki, to jednak jesteś bardziej rozpoznawalny. Także myślę, że chyba teraz samo DJ-owanie nie wystarczy już. Już w tym momencie? Myślę, że tak. Grałeś na wielu festiwalach, między innymi na największym festiwalu w Polsce, Sunrise Festival, trzykrotnie. Powiedz, jak wspominasz tę edycję i czy może w tym roku również cię tam nie zabraknie? Wiesz co, każda jakby edycja to jest zupełnie inny świat. Pierwszy raz grałem na Sunrise mając 20 lat, także byłem bardzo młodziutki. Wtedy miałem przyjemność zagrania na trzeciej scenie. To był jakby namiot Red Sten, czy jakoś tak się nazywał, już nie pamiętam dokładnie. Ale było fajnie. Mogłem się pokazać, coś fajnego, wiesz, poczuć ten klimat legendarnego Sunrise'u, to było coś naprawdę niezwykłego, być tam, poruszać się pomiędzy DJ-ami. Później drugi raz grałem, 2 lata później, a to już był set w amfiteatrze, tak, już grałem w tym fajnym, legendarnym miejscu, lekki stresik był, wiadomo. Później grałem 2 lata temu, już na parkingu, także zaliczyłem 3 różne sceny, teraz nowe miejsce. Mam nadzieję, że się pojawi, no nie właśnie. Wiem, marzenie, ja wiadomo, że Sunrise to jest coś, co motywuje w Polsce, co jednak napędza. Coś tak, są, wiadomo, są imprezy w Sunrise, także dokładnie. Byłoby cudownie, ale to nie ode mnie zależy, jakby coś zgłaszam się. Jeśli chodzi o produkcję, to jakich artystów cenisz? Jest ktoś, na kim się wzorujesz, czy raczej sam szukasz indywidualnych rozwiązań? Wiesz co, jeżeli chodzi o produkcję, to jest naprawdę dużo fajnych artystów. Co jakiś czas pojawia się ktoś, kto jakby wprowadza zupełnie nowy trend. Był taki Garrix, później był Don Diablo, który prowadził swój styl. Gdzieś tam pomiędzy tym jest Brooks. Jest to bardzo fajne, jednak myślę, że nie ma sensu chyba w dzisiejszych czasach kogoś tak kopiować, że nie wiem, robi coś. Jeżeli na przykład się robi kopię, na przykład powiedzmy coś w stylu na przykład Dona Diablo, to zawsze to nie będzie twoim stylu, tylko kogoś. Każdy będzie patrzył na ciebie, że jesteś, aha, fajny numer, ale powiedzmy jesteś kopią tam kogoś, tak? Jedną z wielu. Czyli starasz się szukać. Trzeba jednak szukać, wiadomo, że to jest trudne, tak? Bo ciężko coś jakby nowego wprowadzić, co faktycznie ludzie podłapią. Ale myślę, że staram się gdzieś tam przemycać coś innego. Może w końcu zatrybi na większą skalę, bo to jest jednak
jakby nie patrzeć trochę w przypadku, tak? Nie można przewidzieć, że na przykład o, dzisiaj robi tak, to będzie hit, albo to wypali, to wszyscy chwycą. Często takie rzeczy wychodzą naprawdę czysto przypadkiem. Bywały na przykład nagrania, jak nie wiem, In My Mind, tak? Który gdzieś tam dopiero po ponad roku wypłynął na większą skalę. Czy na przykład Alan Walker z Faded, tak? To też ten kawałek miał ponad rok. Dopiero później, no tak, po dodaniu wokalu gdzieś to wypłynęło wyżej. Także dokładnie, to... więc to też nie jest miarą sukcesu, że wydasz numer i on od razu zaistnieje. Nie, czasem po jakimś, nie wiem, po dłuższym czasie gdzieś coś wrzuci. Teraz w ogóle mamy zupełnie inne czasy, tak? Teraz mamy trochę czasy jakichś tam mediów społecznościowych, mamy rzeczy pokroju TikTok, jakieś tam Instagramy, tak? Często po prostu coś ktoś podchwyci, zatańczy do tego, tak jak na TikToku i nagle robi się z tego jakiś viral, który tam, nie wiem, 10 milionów osób nagle nagrywa filmik z tym, tak? I siłą rzeczy to napędza, także w dzisiejszych czasach czasem może nie wiesz, że wyprodukowałeś hit, a gdzieś to wyjdzie. Dokładnie. Jesteś od 3 lat również częścią projektu Bounce Generation Jump for Joy. Opowiedz nam coś więcej o tym projekcie. Wiesz co, to jest mój wspólny projekt z Diablo, moim dobrym przyjacielem. Działam już od 3 lat. Staram się wprowadzać coś innego na w polskich klubach. Staram się przemycić troszkę ambitnej muzyki czasem, troszkę skocznej, bounce'ującej, tak żeby było przede wszystkim z energią. I staram się... show? Tak, staram się, fajne show, mamy gadżety. Jednak ludzie fajnie reagują na to, gdy rzucać jakieś im koszulki, fajne upominki, zresztą później fajnie się z tym identyfikują. Często nam przesyłają jakieś zdjęcia z koszulką czy z czapką. Fajnie jest to oglądać, jak jednak ludzie później to doceniają i gdzieś to mają. Właśnie, jeżeli mowa o Diablo, to tworzycie razem z Diablo, aka Corby, projekt MD and Corby. Wasza produkcja Loon Wolf w kolaboracji z Christy Lee przekroczyła 2,5 miliona wyświetleń na YouTubie. Wydaliście również utwór Bangra. Jak zaczęła się w ogóle wasza współpraca i co planujecie dalej? Jeżeli chodzi o współpracę z Diablo, to musimy się cofnąć, tak, do czasów, jak byłem gibusem, te pierwsze imprezy. Właśnie jedną z pierwszych imprez, jakie zagrałem, jakby na wyjeździe, można to powiedzieć, właśnie była w już nieistniejącym klubie Vanilla Bydgoszczy, czyli w sumie blisko tutaj, gdzie właśnie poznałem Diablo. To było jakieś, to było w 2006, może 2007 roku, także naprawdę już 12-13 lat temu. Poznaliśmy się, pamiętam, że jeszcze wtedy były czasy gadu-gadu, także wymieniliśmy się numerami, a jak popisało się. Piotrek mnie zaprosił do areny w Izbicy, bo wtedy grał, był rezydentem. Jakoś się zakumplowaliśmy, z czasem później pojawił się jakiś pomysł. Ja zaczynałem właśnie z muzyką, pojawił się pomysł, ej dobra, wpadnij do mnie do studia, podziałamy. Zrobiliśmy pierwszy remix, drugi, trzeci, jakoś tak się ruszyło. Z czasem jakby to zaczynało nabierać jakoś tam tempa. Aż w końcu pojawił się nasz pierwszy, jakiś taki większy remix, to był I Got You. Nieoficjalny remix, który trafił na Trap Nation, jakoś tak fajnie wskoczyły wyświetlenia i stwierdziliśmy, że kurczę, to jest, warto w to iść. No tak. Tak powstał właśnie Lone Wolf, wydany w NCS-ie. Nie spodziewaliśmy się, że będzie taki odbiór tego, że tak fajnie podskoczą te wszystkie liczby. Później była Bangra klubowa. Na pewno planujemy. Z Piotrem cały czas bardzo dobrze żyjemy, cały czas współpracujemy, działamy, myślimy, co dalej robić, także myślę, że jeszcze na pewno coś wyjdzie w tym roku fajnego. Jeszcze usłyszymy. Tak. Wiem również, że w kwietniu wydasz nowy singiel, pochwal się, co to będzie za singiel, z kim, w kolaboracji, bez kolaboracji? W kolaboracji, tak, w kwietniu, pod koniec kwietnia wychodzi mój najnowszy singiel, ponownie wracam do NCS-u z trzecim trackiem tam. Tym razem z wokalistą fajnym Stanów Zjednoczonych, Leo DeKind. Ma naprawdę niesamowity czarny głos, robi niesamowitą robotę. Kawałek jest raczej bardziej komercyjny, utrzymany w stylu trochę Lone Wolfa. Także już w kwietniu. Już w kwietniu. Tak. Dobrze. A oprócz singla, jakie masz jeszcze plany na ten rok, bądź dalsze plany? Przede wszystkim jest co dużo muzyki. Staram się, już tak stwierdziłem, że trzeba wziąć się w garść do roboty. Trzeba zacząć wydawać więcej muzyki.
Mam aktualnie dwa nowe single z wokalistkami. Aktualnie kończę właśnie proces jakby dogrywania wokalu, ostatnich poprawek. Czeka również kolejny single z wokalistą. Planuję jeszcze kilka klubówek, bo wiadomo, też trzeba pograć coś fajnego w klubach. Także dużo, dużo, dużo muzyki. Dużo muzyki. Tak. Super. Porozmawiajmy o Club Sound Management. Już mówiliśmy o Diablo, że łączy was przyjaźń. Macie projekty, które razem współtworzycie. A co jeszcze łączycie z marką Club Sound Management? To przede wszystkim to jest mój management. Jest to twój management. Tak, przede wszystkim. Club Sound powstał już jakiś czas temu. Okej, jest na tym rynku. Staram się pomagać Piotrowi w wszelkich kwestiach, czy to graficznych, czy to nie wiem, jakieś pomysły czasem rzucać. Staramy się na coś nowego robić w tej Polsce, żeby jednak coś innego się pojawiło, żeby to jednak wszystko fajnie wyglądało, żeby jednak ci ludzie mieli gdzie chodzić na jakieś fajne imprezy. Ulubiony utwór według MD'ego roku 2018? Ciężkie pytanie. Oj, dużo jest tego. Naprawdę jest dużo, dużo fajnych nagrań, które gdzieś się przewijają cały czas, ale ciężko jakby wskazać jeden. No może dobra, okej, jeden, jeżeli jakby wyróżnić jeden kawałek, może nie tyle co mój ulubiony, który zasługuje w zeszłym roku na naprawdę wyróżnienie, to myślę, że to jest Fischera Losing It, za to, że to jest jeden z tych kawałków, które jakby łączą wszystkich, tak? Bo Losing It grali i DJ Techno, i Armin grał, i na, nie wiem, Don Diablo chyba grał, no wszyscy prawie to grali, tak? Także to był kawałek, który jakby nie patrzył ktoś, że to jest techno, że to jest, nie wiem, EDM, każdy to po prostu grał, to był taki, myślę, że jeden z tych przełomowych numerów. Co uważasz za najlepsze w pracy DJ-a i producenta muzycznego? Troszkę niezależność, troszkę to, że jednak jesteście kowalem własnego losu, tak? Że można coś samemu robić, że jednak można wpływać na coś, tak? Że ta muzyka daje jednak troszkę radości ludziom, że można stworzyć coś niezwykłego, co nie wiem, może ktoś kiedyś zapamięta, tak? To radość też, bo jednak jest fajne, jak jedziesz na imprezę, widzisz, no że ludzie się bawią. Też się sam bawisz zresztą, tak? To najważniejsze, żeby ludzie bawili się tak dobrze, jak ty się bawisz za konsolą. Tak, o, to jest dobrze powiedziane, ale tak jest. To jest praca niby, tak, ale ciężko to powiedzieć, że to jest praca. To jest raczej fajna zabawa, energia, także dużo pozytywnych rzeczy. Jesteśmy przed warsztatami Club Sound DJ's Day i pewnie tam będą poruszane te tematy o blaskach i cieniach pracy DJ, producenta muzycznego. Tak, wiadomo. Każda praca ma swoje zalety, tak samo z DJ-ką. Jest naprawdę dużo, dużo zalet, ale też jest dużo niestety minusów, tak? Że ludzie myślą, że kurczę, fajnie ma taki DJ, sobie jedzie na imprezę, ale często jednak tak jak się później patrzy, no to często taka impreza to są tak z 2-3 dni wycięte życia, bo jeden dzień dojazdu, tak? Czasem po 8 godzin dojazd, 8 godzin powrót i jednak jakby ten poniedziałek niby jest, no co, no wolny, tak? Ale no jednak organizm jednak zawsze się musi zregenerować, także poniedziałek to jest zawsze taki ciężki dzień. Szybciutko mija i znowu jest weekend. Tak. I na nowo. To na koniec chciałbyś coś przekazać naszym widzom i czytelnikom? Tak. Przede wszystkim róbcie to, co kochacie. Nigdy się nie podawajcie. Zawsze idźcie do przodu. I wierzcie w swoje marzenia i nie traktujcie marzenia jakoś jako nie wiem, nierealne sny, tylko po prostu jako kolejne swoje cele. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dzięki. Miło było cię gościć. Dzięki. Słuchajcie, wspierajcie artystów i pobierajcie tylko legalną muzykę z DJ Smix Club. While we're waiting for